Cześć, Pasieka Gromadzeń, poniedziałek, 8 kwietnia. Jesteśmy z Pikusiem, Pikuś, rowerkiem, ja, Pikuś na nogach. Robię objazd w okolicy, sprawdzam rzepak, no i patrzcie, co się dzieje. Co tu się dzieje? Zaczyna kwitnąć. Pojawiają się pierwsze kwiatki. Po prostu szok. 8 kwietnia. I naprawdę spory już jest ten rzepak. Ładny w tym roku. W porównaniu z tamtym to jest bardzo ładny. Jedynie czego się obawiam, że idzie susza i wypali. Ale ma być teraz to ochłodzenie parę dni. 4 dni mają być chłodniejsze u mnie. Takie no poniżej lotów pszczół, czyli poniżej tych 12 stopni. Więc trochę to przyhamuje. No mam nadzieję, że popada. Naprawdę, mam nadzieję, że popada. Bardzo sucho tutaj na Dolnym Śląsku jest. No i czekamy na ten deszcz. Robię sobie jeszcze seryjkę. Kolejne pole rzepaku z jednej i z drugiej strony to drogi. Robię sobie seryjkę i jadę na pasiekę. Jest godzina około 15. No i jestem już na pasiece. Tutaj po prostu jest zachwycony tą czereśnią, ile tu jest pszczół, jak to pięknie pachnie, jak to super wygląda. Coś niesamowitego. No jestem na pasiece, no i co? Jest taki ciacho, który już zakładał drugi korpus, ten połóweczek, ramek tych połówek. No i tak sobie pomyślałem, że moje pszczółki też dają radę. Ja tam ogólnie w sobotę no dokładałem, chyba były tam na 8-9 ramkach różnie i dokładałem do pełnego korpusu, no i było widać, że jest tej pszczoły, no widzieliście. Chcę sprawdzić, czy na ostatnich ramkach w ulu, nie chcę robić przeglądu gniazda czy coś, chcę sprawdzić ostatnią ramkę, czy tam dwie ostatnie, tam gdzie były susz lub węza dodawane, bo w niektórych dawałem susz, niektórych węzę, niektórych to i to, zależy ile tam miejsca miały. Jak 8, no to to i to, jak tylko jedną, to węzę zazwyczaj chyba. No i jeżeli jest siła, ja dam ten półkorpus bez kraty, zobaczymy. Matka sobie chciała zaczerwić, to zaczerwi. Będą chciały nosić pokarm, to sobie nakrop, to będą nosić. No przynajmniej w dwóch tych najsilniejszych, Hinderhoferze i tym Kaukazie. Jeżeli chodzi o te korpusy, bo ja tutaj mam tą słabszą jedną rodzinkę i drugą dziesiątce na korpusie. Chodzi mi o, że to są korpusowe, ale nie będę dawał tej połóweczki, bo to były słabsze rodzinki, te dwie. No jeszcze jest jedna, ta dziewiątka, zobaczymy co tam, jaka jest siła. Jeżeli jest duża, to też dam tą nadstawkę. Dobra, ściągnąłem ten korpus z góry z ociepleniem. Sprawdzimy najpierw, co w rodzince słychać. Jak zagospodarowały tą węzę, czy odrabiają już. I czy na ostatniej ramce jest dużo pszczoły. Jak jest dużo pszczoły, to dam tą nadstawkę. No bo się boję, że się wygryzie dużo i będzie mało miejsca. Trochę pszczoły wyszło na górę. Także wszystkie uliczki chyba są zapełnione. Sprawdzimy węzę. Przed ostatnią dawałem w sobotę, minęły 2 dni. Patrzcie. Matka z dołu i jajeczka. Odbudowały wszystko i matka zaczerwiła już tą węzę. 2 dni. Druga strona również. Tu coś słabo, bo od góry, kurczę, się powyginała węza, no ale nic. Jest taka ramka. Z tej strony tu są jajeczka. Tu troszkę, tu niecałe. Tutaj jest tylko w kilku miejscach. No ale ładnie. A ta strona prawie cała, ta od gniazda.
troszkę tak krzywo, ale ta węza była w niektórych miejscach taka krzywa. Gdzie ta pszczoła, żeby jej nie zgniótł, matka. Gdzie ona jest? Dobra, jest z tej strony. No także widzicie, dwa dni, a ona już prawie całą, no jedną stronę całkiem sporo tam. Całkiem sporo jajeczek, z drugiej już też zaczęła. Czyli 8 ramek w tej chwili jest z czerwiem jajeczkiem. Na 8 ramce, czyli tej węzie, zaczęła już składać jajka. No dobra, nie pozostaje mi nic innego, jak dołożyć korpus. Pół korpus, nastawkę. Nie daje kraty. Jeżeli matka będzie chciała, niech sobie czerwi. Jeżeli chodzi o te, to, to jest część z suszem. Ale po środku dałem susz, ale z boku jest, są też jest węza. Niedużo, większość to jest susz, ale nie mam dużo tych nadstawkowych i po prostu chcę, żeby troszkę odrobiły. Także, no cóż, ten Kaukaz naprawdę, jestem bardzo pozytywnie nim zaskoczony. Sprawdzę jeszcze krainkę i tam też prawdopodobnie dołożę nadstawki. Dobra. Kolejny jest krainka Hinterhofer. Tutaj nie mam tej powałki, bo mam, to jest ul, który sam zrobiłem i mi po prostu ta powałka nie pasuje, nie mieści się. I dalej mam te beleczki. Tutaj dałem, to jest chyba węza, ostatnia. Trzeba będzie beleczki zabrać, bo trzeba będzie pół korpus położyć. Ale dobra, to może później, nie chcę przedłużać. Fajna pszczoła, łagodna, jedna chyba moja najłagodniejsza. No i patrzcie. Odbudowana węza, pięknie. Tutaj jest nakrop, taki ciemniejszy, nie wiem czy widzicie. Tu jest nakrop w tej części. Druga część również odbudowana. Już dwa dni. Jak nic, te nadstawki są potrzebne. Skoro one z takim tempem odbudowały tę węzę w dwa dni i tam jeszcze matka zaczerwiła z dwóch stron. Jedną prawie całą, drugą gdzieś, powiedzmy jedną trzecią. No to dobrze, że da. Ma być ochłodzenie, ale myślę, że no, jeszcze dwa dni ma być w miarę ciepło, będą chyba loty. Jutro ma być chyba 15, w środę 11 ze słoneczkiem, więc jak przygrzeje, też będą latać. I tyle, po prostu muszę iść po tą nadstawkę. Na razie przymknę, żeby im tutaj powietrze nie zimne nie wchodziło, chociaż jest ciepło dzisiaj. Fajna pszczoła, widzicie, nawet nie wychodzi za bardzo, tutaj troszkę wyszła. Tutaj deseczką przymykam, bo to jest taka rameczka, która z góry ma odstępniki i beleczka nie wchodzi. Coś takiego robię. Dobra. Kurczę, w sumie już wiem, jaki błąd tu popełniłem. Węzę dałem jako ostatnią. Dlatego tam się nakrop zbiera. Muszę zrobić myk. Sprawdzić, czy tu nie ma jajeczek. Jak nie ma, to zamienić węzę z tą ramką. Bo matka nie będzie czerwić na węzie, jak tutaj ją odgradza pokarm. Nie wiem, dlaczego ja dałem węzę jaką ostatnią.
a nie przedostatnią. No są jajeczko. No nic, trudno. Jeżeli matka tu zaczerwiła, to trudno. Przeniosą sobie pokarm, wyjedzą. Nie chcę rozdzielać gniazda. Z jednej strony jest, ale mimo wszystko. Dobra, nic tam. Zostawimy tą wędzę. No i jest tutaj cała nadstawka. Robiłem ją sam, w ogóle ten ul cały. Zastanawiam się, kurczę, czy nie zrobiłem zbyt dużej wysokości tej półnadstawki, bo tak z pół centymetra więcej niż w tych kupnych jest miejsca między tymi rameczkami. Rameczkami, które są tymi połówkami, a tutaj górą pierwszego korpusu gniazdowego. No ale zobaczymy, mam nadzieję, że nie zrobią dzikich zabudowa. Jak zrobią, no trudno, będę musiał wycofać chyba ten półkorpus, bo będzie za dużo babrania się. No ale to zobaczymy. Dobra, no założyłem do tych trzech uli półnadstawki Kaukaz. Tutaj jest krainka i tutaj też krainka, ten Hinderhofer. No jak widać, kurczę, na kolejnej ramce pojawiły się jajeczka, tam na węzie, tutaj na tej, co był pokarm, bo źle włożyłem węzę, no ale trudno. Coś po prostu taki błąd, ale jak widać, one sobie poradziły, zrobiły miejsce i jajeczka się pojawiły. Może jeszcze sprawdzę, jak węza, którą wkładałem do tych leżaków z boku. Nie trzeba będzie zaglądać do gniazda, bo nie chcę co dwa dni robić przeglądy, ale ciekawi mnie, jak z tą węzą. No ogólnie rzecz biorąc, tutaj dałem węzę oraz wyciągnąłem ramkę z czerwiem, za którą dałem susz. Ja tylko wyciągnę tą ramkę z węzą. Chcę sprawdzić, czy odbudowały, a susz pewnie matka coś tam zużyła, jakieś jajeczka. Przynajmniej dobrze było. No tak jak widać. Widzicie? Cała tutaj fajnie odbudowana. To Kaukaza coś, ta węza była brzydka, ale tutaj elegancko. Wszystko ładniutko. Młoda pszczoła, nie jest agresywna, nic nie lata. Ma zajęcie, się cieszy, wypaca wosk. I dobra, tutaj nic nie zagląda, nie chcę robić przeglądu. Po prostu chciałem tylko dwie beleczki. I tyle. Nie robić ingerencji, przeglądy już były. Aha, zapomniałem, jeszcze tutaj ramkę pracy dałem. Dałem węzę oraz ramkę pracy. Ramka pracy była przedostatnia. I już patrzę, co tu się dzieje. No, także widzicie, z górnej części już zaczęły odbudowywać. Ja dzielę na dwie części. No, cała jeszcze nie jest, ale prawie cała górna już jest odbudowana. I są już jajeczka. Nie wiem, nie będzie pewnie widać. Spróbujemy przybliżyć. Jakąś ostrość łapać. No, musicie mi wierzyć. Są jajeczka w tej ramce pracy już trutowe. No, także widzicie, to jest ul, z którego jedna ramka czerwiu poszła. Jak widać, nadal jest siła fajna. Jestem już po przeglądzie. Patrzę, co ten mój kot robi. Mam takiego czarnego kota. Kocie, co ty robisz? Kici. No, on się nie boi pszczół. Ma takie grube futro, że nic mu nie robią. Chodzi sobie między pszczołami, atakują go. Co on tam ma w nosie? Dobra, no cóż, dodałem te półkorposiki do tych trzech uli. Jeszcze dołożyłem do tej siódemki i dwójki po ramce węzy. Patrzymy tak na prognozy. Jeszcze jutro, może w środę będą takie cieplejsze dni. No, środa już
Może być gorzej. Jutro jeszcze powinny być loty pszczół. I później aż do niedzieli prawdopodobnie nie będzie można zaglądnąć do uli. Więc boję się, że się będzie wygryzała ta młoda pszczoła i będzie ciasno im. I wiadomo, pszczoły jak jest ciasno, jest niepogoda, no różne rzeczy im w głowie. Więc myślę, że następny wgląd do gniazd, przegląd będzie dopiero gdzieś za tydzień, w kolejny poniedziałek. Dlatego chociaż w sobotę tam no robiłem przegląd, no ale się nie spodziewałem, że tą węzę tak szybko odrobią, że już nawet jajeczka tam gdzieniegdzie, no ten kaukas chyba tylko. No ale że już będą, więc no, stwierdziłem, że jeszcze na skraju gniazda dołożyłem do czwórki, dwójki, siódemki, piątki i szóstki. W innych rodzinkach to są te dwie słabsze lub pełny korpus, jak w trójce, tam jest 12-ramkowy, nie ma już co tam włożyć. W sensie miejsca nie ma, trzeba by było nadstawkę dać, ale tam jeszcze nie chcę dawać nadstawki. Chociaż siła jest, bo tam było już na 8 ramce już jajeczka składała, 7 ramek było z czerwiem. Więc siła taka jak u tego Kaukaza. Jeżeli chodzi o ogólnie o siłę, no to ja dzisiaj nie sprawdzałem, ale zapomniałem może dodać na tym ostatnim filmiku. To nie licząc tych dwóch słabszych rodzin, gdzie było po 4 ramki, ja dołożyłem po 1, czyli jest po 5, to bakwast też miał 5. To jest bakwast KB, no mam jednego. No słyszałem, że bakwasty troszkę wolniej ruszają na wiosnę, więc u mnie to widać, ale mam jednego, to też nie chcę przesądzać, tak samo z tym Kaukazem. No, przy jednej matce, jednej danej linii, to wiecie, to jest takie trochę loteria, no ale zawsze mam te kilka uli, no coś tam powiem, prawda? Jakiś tam, przynajmniej po jednym ulu może Kaukaz i bakwast, ale już jakieś tam widać różnice, naprawdę widać. Ja widzę. Nawet przy jednej rodzince, no Kaukaz to jest tamtego roku odkład, a czwórka no to już jest z 2017 z żółtym opalitkiem. Tamten cały sezon widziałem mniej więcej jaka jest różnica między krainką a bakwastem, ale to już mówiłem i tak dalej. No dobra, na tą chwilę to już wszystko, ostatnio było dużo tych filmików, ale no jak mówię, teraz będzie chyba tydzień niepogody, więc nie będzie żadnego, chyba że coś wymyślę. Także trzymajcie się ciepło, hej!